Okej, witam. Ja nazywam się Dominik Stopiak i dzisiaj pokażę Wam kilka takich podstawowych portfeli, które według mnie potrzeba mieć, aby funkcjonować fajnie właśnie na giełdach kryptowalut. Oczywiście to są moje tylko przemyślenia. Tych portfeli jest naprawdę sporo, dlatego warto sobie je zapisać, czy to loginy, czy hasła, czy seedy, czy różne klucze, które później będą wykorzystywane z tego względu, że no, jest to po prostu niezbędne, aby dobrze posługiwać się, dobrze kroczyć tymi właśnie wszystkimi portfelami. Ja mam tu przygotowane tylko kilka portfeli, których ja korzystam i które Wam polecam założyć, a mianowicie zaczynając od Zonda. Wcześniej był to Bybit, teraz przekształcił trochę nazwę na Zonda i jest to taki w sumie basic, taki podstawowy, taki bardzo łatwy w obsłudze portfel. Linki oczywiście do tych portfeli znajdziecie w opisie. No i co? Zakładamy normalny portfel tutaj za pomocą linku rejestracyjnego, a otrzymujemy oczywiście jakieś tam bonusy za to, że kogoś polecimy czy coś w tym stylu. I warto się zweryfikować, aby mieć poziom drugi, aby bez problemu sobie wpłacać, wypłacać. Natomiast jest to taki, tak jak powiedziałem na początku, basic, taki podstawowy portfel, bardzo łatwy w obsłudze. Warto sobie na przykład na początek wpłacić tam 10-20 zł, zależy ile jest minimalny, w zależności od giełdy, tak aby po prostu poobsługiwać się tutaj po tych wszystkich tutaj panelach, jak to funkcjonuje, jak kupić, jak sprzedać. No i w sumie to by było tyle, jeżeli chodzi o Zondę. Następnym portfelem, może weźmy sobie Binance, bo jest to mój taki drugi portfel w sumie, który jest pod takim zaawansowaniem, jest taki trochę już bardziej lepszy od tego poprzedniego. I tutaj też również zakładamy normalnie portfel, weryfikujemy się. Wszystko mamy tutaj, czy to handel, czy jakie mamy rynki, czyli tutaj jest rynki i pokażą nam się wszystkie pary walutowe, znaczy pary kryptowalutowe. Oczywiście ja z niego korzystam, bo jest fajny też do wysyłania, sieć BSC, czyli bardzo niskie opłaty transakcyjne. To też jest taka korzyść dla ludzi posiadających ten portfel. No i tutaj mamy handel właśnie, czy to klasyczny, zaawansowany, możemy grać na dźwigni. Oczywiście ja na kryptowalutach nie gram z tego względu, że jest to dla mnie no niezbyt przyjemna metoda, ponieważ jak wiemy, kryptowaluty nie są aż tak przewidywalne. Co tu jeszcze mamy? Zarobki, czyli możemy też brać udział w różnych launchpadach, w różnych stakingach, możemy zamrozić swoje tokeny na jakiś okres, na przykład na rok i otrzymujemy APR, czyli roczną stopę oprocentowania, na przykład w wysokości 20%, ale to oczywiście warto się zaznajomić. NFT również mamy na tym portfelu. Następny, który jest według mnie już taki top 1, jeżeli chodzi o te wszystkie tutaj, które mamy przedstawione, jest to nowy portfel, nowy jakby, właśnie zapomniałem, strona Bybit. Właśnie ona w sumie niedługo powstała temu. Jest to, bym powiedział, taki nowy, odświeża tych wszystkich. To, czego w sumie no nie do końca tu brakuje, bo wyróżniła się tym, że fajne miała launchpady. I te launchpady jakby zyskały dużą popularność, tu duże właśnie jakby dużo można było zarobić na samym początku, jeżeli ktoś wchodził właśnie, czy to w kasta dała dużo zarobić, ja oczywiście nie udało się. Teraz mamy nowy kolejny launchpad i możemy zobaczyć, że właśnie tutaj będzie snapshot robiony. No tu musimy posiadać ich token BIT, który też możemy kupić na tej stronie, oczywiście wchodząc w zakładkę trade, wybierając. Mamy tu również staking, co też jest fajne, że za staking możemy otrzymywać różne inne tokeny. No i możemy sobie przejść, tak zaznajomić się, warto się zaznajomić właśnie ze wszystkimi tutaj zakładkami. Flexible staking, mamy też mining, defi mining i launch poly. Launch pole. Teraz akurat tutaj nic nie ma. Defi mining, jak widzicie tu za różne właśnie takie pary, czy kurwę do USDT na 7 dni i mamy opisany annual percentage yield, czyli po prostu roczna stopa oprocentowania, tu mamy od 11 do 13%, tu mamy też 13, 15, no i można po prostu sobie przeglądać te różne takie zakładki. Ja oczywiście skupiam się również na
launchpadach, z tego względu, że fajnie jest brać udział w takich launchpadach. Wystarczy, że będziemy posiadać właśnie nasz, znaczy token tej giełdy Bybit, o właśnie giełdy, no i za to będziemy mieć przyznane tutaj procenty, bo to jest oczywiście kalkulacja, nie tyle ile sztuk będziemy trzymać, tyle otrzymamy. Jest to w zależności po prostu od każdego launchpada. I to by było tyle, jeżeli chodzi o Bybita. Wydaje mi się, że to jest naprawdę jedna z najlepszych giełd, która teraz powstała i które będą fajnie się rozwijać. Następny jest to Coinbase. Dlaczego Coinbase? Też fajna sprawa i to oczywiście dwie sprawy. Jedna, możemy kupować swoje kryptowaluty, przesyłać kryptowaluty, czyli podstawowy portfel kryptowalutowy i zarazem na niej zarabiać. Jak? No przechodzimy sobie do zakładki Ucz się i zarabiaj. I tutaj mamy tyle quizów, że za wszystkie te quizy możemy sobie zarabiać. Jak widzicie, ja już sobie zebrałem wszystkie tu dostępne quizy, które były. Naprawdę dały, wydaje mi się, że w okolicach 100 dolarów było to wszystko do odebrania. No jak widzicie, ja to mam odebrane, tylko nie wiem, czy się zmieniają wszystkie, żeby pokazać. Aha, nie ma, nie da się, okej. Tu mamy XLM. Ale tak, oczywiście, gdybym tu znalazł tą zakładkę, ile można było już na tym zarobić, a to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście wymiana kryptowaluty, jakie tutaj posiadamy, też dojdą nowe listingi kryptowalut i to też jest spoko. Tu mamy wszystkie, nie będzie pokazywać, ale możecie zauważyć tak. Tutaj 40, później 50 squeezów, później kolejne 50, tu jakieś 14, 15. Oczywiście wszystko to sobie zamieniam albo wypłacam. O, ucz się i zarabiaj. O, tutaj macie. Wszystko załatwione, obserwuj to miejsce, aby nie przegapić nowych możliwości. 74 USD zarobiono, czyli tyle zarobiłem po prostu na zwykłych quizach, które robi się w sposób bardzo banalny. No i wydaje mi się, że warto też posiadać sobie Coinbase, z tego względu, że no i quizy, i kryptowaluty w jednym miejscu. Kolejna giełda, moja taka też w sumie ulubiona, bo tutaj mieliśmy kiedyś airdrop na NRG, w sensie nie na KuCoinie, ale na portfelu, nie pamiętam, na C, ojej, zapomniałem, ale bardzo dużo sztuk mieliśmy tego NRG i to bodajże najbardziej opłacało się właśnie na KuCoinie opylić. No i fajnie też KuCoin ma tu różnych takich opcji. Market zwykły, trade, możemy grać również na dźwigni, kupować kryptowaluty, przesyłać między portfelami. Jak widzicie, tutaj macie wszystko earn, czyli różne, tak samo jak w innych poprzednich, nie? Czy to macie pooly jakieś, winy, konkursy, tu jest bardzo, bardzo dużo tych konkursów, więc warto też się tym zainteresować. No i również przypominam, że linki do tych portfeli macie w opisie, tak żeby po prostu sobie pozakładać i oznajomić się po prostu z tymi giełdami i warto sobie właśnie pozapisywać wszystkie loginy, hasła. Zabezpieczyć oczywiście wszystkie nasze giełdy różnymi KAIS, tymi no właśnie z Google Authenticator, żeby sobie przesyłać kody. Ta aplikacja jest właśnie Authenticator na telefon, można sobie wszystkie kody spisywać właśnie do aplikacji i z aplikacji one będą generowane, żeby się na przykład logować. Też fajne zabezpieczenia, żeby na przykład ktoś się nam nie włamał. Ok, czyli to by było tyle, jeżeli chodzi o KuCoina. Kolejna giełda to jest Mex. Tu też jakieś przykładowe mam. No i tu również podobne do poprzednich, czyli krypty, kupowanie krypto, tradowanie, również zarabianie, jakieś konkursy, wynagrodzenia. Też tu mamy launchpady. Warto się właśnie interesować launchpadami. Tutaj mamy, okej, tu już wszystkie zakończone launchpady. No ale też warto sobie posiadać Mexa, ponieważ w następnych filmach, materiałach również będzie nam też ten portfel potrzebny. Tak jak wszystkie tutaj portfele będą nam potrzebne do różnych realizacji. A dlaczego? Warto śledzić również Telegram mój, ponieważ tam wrzucam wszystkie informacje i te portfele, jeżeli będziemy mieć, to szybko, bezbłędnie wykonamy kilka czynności, które dają nam na przykład różne airdropy czy nie airdropy, różne konkursy, więc warto sobie śledzić Telegram. Kolejna sprawa to jest Elrond. Wystartował w tym roku fajnie. Mamy również aplikację mobilną Major i tutaj bodajże
Nie, nie tu. Okej, okay, ale można się połączyć właśnie Majorem. I tu mamy również taki basic portfel, ponieważ tu mamy na Elronda. Możemy właśnie kupować. NFT mamy też, stakeowanie. Zobaczmy sobie staking. O, tutaj mamy. Tu właśnie są naliczane te, jak to się mówi, nagrody rewards, czyli po prostu, które będą przyznawane za 4 godziny dla stakerów. I tutaj mamy 17,19% APR dla EGLD. EGLD kosztuje 200 dolarów. No jest to token bardzo fajny. Ja go kupowałem przy 160 do 200 i sprzedawałem go na górce, chociaż tu teraz nie będzie pokazywać, bo tu mamy styczeń, ale fajnie właśnie wtedy poleciał na chyba 500 dolarów czy coś takiego, opyliłem sobie. No i w sumie fajne. Kolejny portfel Kepler. Też jest mega szczał. Warto posiadać sobie Kepler. Dlaczego? Bo dla Osmo mamy APR 80% w stakingu, dla Secret Network mamy 24% i dla Kosmosu mamy 14%, no 15%. Tu się znajdują właśnie governance, czyli governance głosowania, które warto też robić na Kosmos czy Osmosis, ponieważ są przyznawane różne airdropy, nagrody, dlatego warto się też zainteresować tym. Po prostu ten materiał jest bardziej skupiony na tym, aby założyć te portfele, oznajomić się, co gdzie leży, tak, aby po to później, gdy będę właśnie wrzucał informacje na Telegram, korzystać z tego w sposób taki właśnie, wiecie, płynny, żeby po prostu wiedzieć się posługiwać tymi portfelami, bo będzie nam to bardzo potrzebne do różnych airdropów czy innych przedsięwzięć. Ok, kolejny portfel to Solana. Solana, czyli taka rozbudowana wersja Solidio. Mamy również chyba go na Polygon. Też mi się wydaje, ale tu bardzo w sposób prosty się tworzy te portfele. No teraz nie będę już tego robił, ale no bardzo prosty sposób można sobie stworzyć Soleta, pozapisywać seedy, bo tutaj są. Co następne? Następne to mamy MetaMask. MetaMask też jest potrzebny i to jest bardzo basic, po prostu to jest bardzo potrzebny portfel, ponieważ na MetaMasku dużo się rzeczy dzieje, czy to różne stakingi, czy nie stakingi, warto też go również zainstalować sobie, zrobić portfel. Ok. Kepla mieliśmy, plugin to jest do ICP. Na razie warto sobie go zainstalować, no i również stworzyć konto i coś w tym stylu. No i ostatni Terra Station. Też będzie potrzebny, jeżeli będą jakieś dropy czy inne cuda po prostu na tych portfelach. No i w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie skrótowe po prostu to, co nam będzie potrzebne, to jakie portfele sobie wybrać. No ja nic, ja kończę ten materiał. Mam nadzieję, że każdemu uda się założyć portfel. Linki oczywiście macie w opisie, tak samo również do Telegrama. Do Telegrama macie też link, aby obserwować sobie ten kanał, ponieważ tam wrzucam tak naprawdę wszystkie moje informacje związane właśnie z, czy to z airdropami, czy różnymi nowymi wydarzeniami, które będą miały miejsce. Już Wam pokażę, jak ten Telegram wygląda. Nie wiem, czy będzie teraz widać. O właśnie, różne są ankiety, różne są po prostu takie no przedsięwzięcia. Więc warto śledzić, no bo w sumie dlaczego nie korzystać właśnie z takich różnych airdropów. No i to by było na tyle. Ja się żegnam w tej pochmurzonej, czy tam jakiejś innej pogodzie z laptopa, przed laptopa. Także trzymajcie się, cześć i widzimy się już na Telegramie.